Drugą część piątego w tym roku Marfiusznica rozpoczynamy od Księgi Ocalenia. Czym jest Księga Ocalenia? Zobaczcie do poprzednich odcinków, posłuchajcie, co o niej mówię. Tym razem skupię się tylko na pokazaniu zdjęć ryb ocalonych przed patelnią. Nie mamy tutaj granic, dlatego z Wielkiej Brytanii kolega Jan Bolejko przysłał zdjęcia dwóch drapieżników, a właściwie trzech drapieżników. Pierwszy to okoń, złowiony i wypuszczony właśnie w Wielkiej Brytanii, a drugi to drugie zdjęcie to dwa szczupaki. Jeden był holowany, a drugi się przyczepił na dokładkę. I tak się udało koledze Jankowi złowić dwa w jednym ciągu, w jednym zarzucie. Oba szczupaki trafiły do wody. Kolejne zdjęcie to Kacper Szczepański z pięknym wiosennym karpiem. A dalej Kamil Szela z lipieniem. No, Kamilowi tych ryb szlachetnych bardzo gratuluję. Dalej ten sam chyba lipień, ale inne zdjęcie. I dalej Kamil Szela z pstrągiem potokowym. Gratuluję Kamilowi jego postawy, no i przede wszystkim sukcesów wędkarskich, bo niewątpliwie młody wędkarz, który łowi tak piękne ryby, no zasługuje na poklask, tym bardziej, że je wypuszcza. Ograniczam się dzisiaj z Księgą Ocalenia, niewiele o niej mówię, zaoszczędzam czas na filmotekę Marfiusznica. Przechodzimy do następnego punktu programu, do bohatera odcinka. Bohater odcinka. To być może część Marfiusznica, która zniknie z programu. Myślę, że ciekawiej będzie, jeśli o te kilka minut powiększę po prostu filmotekę Marfiusznica. Ale ta decyzja należy do Was. W komentarzach proszę o opinię w tej sprawie. Bohaterem odcinka, a właściwie bohaterem całego marca jest ryba z gatunku Cyprinus carpio, czyli znany nam wszystkim karp. W tamtym odcinku powiedziałem o jego występowaniu, natomiast teraz kilka słów o samym karpiu. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, takie jak zmysły karpia, czy jakieś inne dane dotyczące tej ryby, możecie to znaleźć klikając w link pod spodem wyświetlacza tego filmu. Znajdziecie się na stronie marfiusz.pl i tam jest dosyć obszerny artykuł na temat karpia. Artykuł, z którego teraz pobieram informacje. Okres ochronny karpia nie ma. Wymiar ochronny od 30 cm do 30 cm. Nie dotyczy rzek. Limit dziennego połowu karpia 3 sztuki, łącznie z amurem, białym boleniem, brzaną, lipieniem, pstrągiem potokowym, szczupakiem i sandaczem, pomieszanie z podplątaniem. Krótki opis karpia. Karp to ryba mająca mocny tułów o płaskim brzuchu. Ubarwienie jego ciała to barwy od żółto-brunatnej do ciemno-brunatnej. Uzależnione jest od odmiany oraz warunków środowiskowych. Otwór gębowy końcowy ma grube wargi z czterema wąsikami. Dwa małe na górnej wardze i dwa większe w kącikach pyska. Karp posiada dwie pary otworów węchowych. Płetwa grzbietowa karpia jest pojedyncza i długa. Zaczyna się w najważniejszym punkcie grzbietu, w najwyższym, przepraszam, punkcie grzbietu przed nasadą płetwy brzusznej, a jej koniec sięga nasady płetwy odbytowej. Płetwa ogonowa jest nieco zaokrąglona lub wcięta. Odbytowa jest krótka. Karp nie posiada żołądka. Odżywia się drobnymi zwierzętami wodnymi, owadami, ślimakami. Nie gardzi pokarmem roślinnym. Karp to ryba bardzo ostrożna i płochliwa. Może żyć
ponad 20 lat. Mówi się nawet, że 50 lat. Ryba bardzo płodna. Na 1 kg masy ciała samicy przypada średnio 100 do 200 tysięcy ziaren ikry. Odmiany hodowlane są wyższe, grubsze i bardziej odporne na choroby. Jednym z głównych centrów hodowli karpia w Polsce jest Kotlina Oświęcimska. To tyle o karpiu. Ja jeszcze tylko podam odmiany karpia, te takie główne, najważniejsze. Przy okazji będą się Wam tutaj wyświetlały na filmie takie zdjęcia, rysunki pokazujące daną odmianę. Pierwszy to sazan, odmiana dzika, ciało pokryte grubą, dobrze osadzoną łuską, tworzącą jednolitą pokrywę. Bywa mylony z amurem. Lustrzeń, czyli karp królewski, dawniej karp galicyjski. Odmiana wyhodowana w Polsce. Silnie wygrzbiecona, ciało oraz rząd dużych łusek wzdłuż linii bocznej i w okolicach głowy. Kolejny to karp pełnołuski, karp bezłuski, golec, a karp koi, ozdobna odmiana w wielu wariantach z efektownym ubarwieniem, i karp zatorski. Karp zatorski jest lustrzeniem o ułuszczeniu wieńcowym, strzałkowym lub siodełkowym i ubarwieniu oliwkowo-niebieskim. Tych odmian karpia chyba powstało ostatnio dużo, dużo więcej i nikt się już tymi odmianami specjalnie nie przejmuje. To tyle, jeśli chodzi o bohatera odcinka. Więcej dowiecie się, klikając w link albo oglądając setki filmów o karpiowych wyprawach, jakie znajdują się w internecie. W filmotece Marfish Newsa dzisiaj wschodzące gwiazdy wędkarskiego YouTube'a. Osoby, które początkują w nagrywaniu filmów wędkarskich. Pierwszy to kolega Bartosz Alejski, czyli wędkoholik. Tak nazywa się jego kanał. Zajrzyjcie na ten kanał. A ja proponuję Wam obejrzeć film zatytułowany Wędkoholik, początek sezonu, szczupak, spinning, łódka. Co zobaczymy na tym filmie? Otóż przede wszystkim pięknego szczupaka. Rozpoczęcie sezonu 2015. Wyjątkowo wcześnie w tym roku. 15 stycznia. Sezon 2015 uważam, że rozpoczęty. Wędkoholikowi, czyli Bartoszowi Alejskiemu, udało się sfilmować to, co mnie nie udaje się już przez kilka lat, czyli sfilmować startujące łabędzie. Gratuluję tego ujęcia. Ale jakby to było mało, no to proszę, jest i drugi szczupak, no tym razem troszkę mniejszy. Wiem doskonale, że widzowie filmów wędkarskich zawsze są głodni ryb. Nawet jeśli im te ryby wcześniej pokażemy. Zawsze im mało. No to proszę, na koniec jeszcze jedna złowiona przez Bartosza rybka.
Ładne lądowanie. To będzie miał 90. Śliczny. Nowy rekord kompanii. Szczupaki z Rybieńca. Masakra. Też bestia. Bardzo ładna rybka. Piękny, piękny szczupak. Gratuluję Bartoszowi, a wszystkich zapraszam na jego kanał. Kanał Wędkoholik, do którego link znajdziecie pod spodem, pod wyświetlaczem tego filmu. A to już kadr z innego zupełnie filmu. Filmu z kanału Rybaczek Wędkarstwo. Autor tego filmu nie przysłał do mnie ani imienia, ani nazwiska. Nie podpisał się w mailu. Następnym razem już tak nie będzie można zrobić. Jeśli będziecie chcieli, a ja do tego namawiam, abym prezentował w Marfish Newsie, w filmotece Marfish Newsa wasze filmy, no przedstawcie mi się chociaż. Podpiszcie tego maila. Film nosi tytuł Rozpoczęcie sezonu spławikowego Okoń, Płocie, Zdręgi. Relacja z dwóch dni. Miałem do wyboru albo ten film, albo film starych wyjadaczy wędkarskich filmowców. Nie powiem kogo, bo pokażę ich następnym razem. Wybrałem ten film z uwagi na taką jedną charakterystyczną rzecz, którą mam nadzieję udało mi się wybrać wśród tych kadrów tego filmu. Radość. Radość ze złowienia takiej małej rybki. Otóż, kolego rybaczek, życzę ci, żebyś w przyszłości mógł się cieszyć z takich ryb. Siemanko, jest 7 rano. Jesteśmy na rozpoczęciu naszego sezonu spławikowego. Co złowiłeś? Zabrania, nic, zwijamy i w dół. Pokaż rybkę do kamerki bliżej. Dajcie nas tu po. Daniel, co piękny. Pierwsze, kurde, w naszej wędkarskiej karierze ognisko rozpalne idą zapałką. Płotka! Dariusz, dzisiaj mistrzu. Dariusz, kurde, jakie nie żarty. O, Artur złowił płotkę. Pierwsza ryba sezonu. Jaka piękna, jak pięknie ubarwiona. Kurde. Widać, że... Polska w Łodzi. Znaczek. Pierwsza ryba sezonu. I do wody. Pięknie popłynie. Kolejna płotyszka, tym razem mniejsza. Kolejna, trzecia moja. Spójrzcie, jak piękny, czerwony ma barwienie. Zmierzę ją sobie, bo po prostu chciałbym mieć 7 cm, niech mi tu nie szaleje. Ile to jest? Siedzi. Ole, ładnie. Ole, piękna, wow. Chyba z 20. Spójrzcie, ale dużo. O Jezu. Ale... Bardzo ładna. Ją wypuszczę obok, żeby mi nie odgoniła stada. Siedzi u Michała płoteczka również. Pierwsza. Michał, gratuluję, łowca. Piękna płoć. Do zdjęcia zaraz. Pierwsza płotka jego. Dobra, my będziemy już kończyć. Jak widzieliście, dzisiaj dużo ładnych płoci padło. Jak dzisiaj jest 1 marca, tak? Jesteśmy bardzo zaskoczeni, jak widzicie, na tamtym stawie, co mieliśmy poprzednio, dokładnie wczoraj. Był tylko okoń i płoć. Ogólnie było zimno, zimniej. Dzisiaj było słoneczko, teraz już się trochę pochmurno zrobiło, bo jest 15 godzina. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja już się z wami żegnam. To wszystko w tym wydaniu Marfish Newsa. Zapraszam za 2 tygodnie.